subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Gość Radia 7. Audycja Gość Radia 7 przy mikrofonie Urszula Adamczyk. Dzisiaj zaprosiłam do studia dyrektora szpitala w Mławie, pana Waldemara Rybaka. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Gdy umawialiśmy się na rozmowę kilka dni temu, rozmawialiśmy o tematach, które chciałabym dzisiaj z panem poruszyć, no ale nie możemy nie zacząć od tematu, najważniejszego tematu gorącego, a mianowicie koronawirus. W szpitalu w Mławskim od kilku dni jest ograniczenie wizyt, odwiedzania pacjentów. Czy ma to związek z zagrożeniem koronawirusem? Wstępne ograniczenie wizyt wprowadziliśmy jeszcze zanim otrzymaliśmy pismo od wojewody, żeby zastanowić się nad taką ewentualnością. Wprowadziliśmy ograniczenia wizyt pacjentów do maksymalnie jednej osoby z rodziny w przypadku pacjentów poważnie chorych, czyli w hospicjum czy na OIOM-ie. Natomiast na pozostałych oddziałach pacjenci mogą odwiedzać chorych za zgodą lekarza prowadzącego bądź lekarza kierującego oddziałem. Ma to związek przede wszystkim z wiosną. My nie zapominajmy, że inne choroby nie oglądają telewizji, tylko one normalnie występują tak jak co roku występowały. Mamy grypę, mamy różne inne choroby, przeziębienia. Musimy dbać o stan zdrowia naszych pacjentów. Ale tak jak powiedziałem, dostaliśmy rekomendacje od wojewody, żeby zastanowić się nad ograniczeniem wizyt również w związku z tą epidemią koronawirusa. Czyli na razie całkowitego zakazu wizyt w szpitalu nie będzie? Nie ma całkowitego, bezwzględnego zakazu i wydaje mi się, że nie będzie takiego zakazu. Ta epidemia, która się rozwija, jak widzimy, ona jest pod ścisłą kontrolą. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę nas wszystkich, że w naszym kraju byliśmy dobrze przygotowani do tego. Porównajmy to na przykład z Włochami. Włosi z natury rzeczy podchodzą w taki luźny sposób do życia i do wszelkich nakazów, zakazów. Doszło do tego, że ci pacjenci chorzy, u których stwierdzono zakażenie wirusem, nie mieli żadnych ograniczeń, spotykali się ze znajomymi, korzystali z publicznych środków transportu, chodzili do sklepu i to spowodowało, że zaczęli zarażać innych. U nas są wprowadzane procedury już od kilku tygodni. Już od pierwszych informacji, jakie pojawiły się na świecie, do mnie, do naszego szpitala dochodziły różne wytyczne, wskazówki, jak postępować, jak przygotować się do wdrożenia procedur. My na podstawie tego, co otrzymywaliśmy z zewnątrz, przygotowaliśmy właściwe procedury. Jesteśmy gotowi na każdą ewentualność i każdemu pacjentowi pomożemy, jeżeli będzie taka potrzeba. Ale jeszcze raz podkreślam, inne choroby też są. No to co ma robić mieszkaniec Mławy, powiatu mławskiego, który podejrzewał u siebie koronawirusa, u którego rozwijają się te objawy, o których się mówi, czyli gorączka, suchy kaszel, ból mięśni, ma jechać do mławskiego szpitala? Pierwsza rzecz to powinien usiąść spokojnie i zastanowić się. Nawet zrobić sobie herbatę i pomyśleć, czy to jest rzeczywiście koronawirus. Czy to może być koronawirus? Czy to może być koronawirus, czy to są objawy takie podobne. Natomiast jeżeli rzeczywiście sprawa jest na tyle poważna, że będzie podejrzewał sobie zakażenie tą chorobą, jeżeli jest w grupie ryzyka, był za granicą, kontaktował się z innymi osobami powracającymi z zagranicy na przykład, to pierwsza rzecz, którą państwo powinni wszyscy wiedzieć, to jest to, że całym działaniem w zwalczaniu tej epidemii kieruje sanepid. To sanepid jest najwłaściwszą instytucją, zresztą jak sama nazwa wskazuje, do walki z epidemią. I jeżeli ktoś podejrzewa u siebie tą chorobę, to powinien skontaktować się telefonicznie. Nie wychodzić z domu, tylko skontaktować się telefonicznie z sanepidem. Może również dzwonić do szpitala, może dzwonić do najbliższego oddziału zakaźnego. Zawsze będzie tam informacja, którą uzyska. I jeżeli
zostanie stwierdzone, że istnieje naprawdę poważne ryzyko wystąpienia tej choroby, przyjedzie do pacjenta specjalistyczny zespół, przewiezie go na określone badania do oddziału zakaźnego. W żadnym wypadku nie należy wychodzić z domu, nie należy przychodzić na SOR, żeby zarażać innych pacjentów. Ale mówię, tylko w takich przypadkach, kiedy jest poważne i bardzo prawdopodobne zagrożenie, że pacjent jest zarażony koronawirusem. Ponieważ też nie może tak być, że pacjenci będą nadużywać zespołów przeznaczonych, dedykowanych specjalnie do zwalczania koronawirusa, żeby przyjeżdżał ten zespół i badał pacjenta w domu. Bo to też jest jakieś tam ryzyko zakażenia. Ci ratownicy, no oni stykają się z osobami chorymi, także nie nadużywajmy tego. Natomiast w innych przypadkach zapraszamy do naszych przychodni, zapraszamy do innych przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, zapraszamy do naszego szpitalnego oddziału ratunkowego. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Pamiętajmy, że trwa szczyt zachorowań na grypę, na tą zwykłą grypę, prawda? Więc gorączka, bóle mięśni, ból gardła, no to są podstawowe objawy grypy. No właśnie. I tutaj jest taki news, ponieważ dostałem dzisiaj rano telefon z zapytaniem, czy to prawda, że u nas był jakiś pacjent, a nawet zmarł podobno. Marszałek Grodzki powiedział, że w Mławie zmarł pacjent. To mnie bardzo zdziwiło, no ale co się okazało, marszałkowi się pomyliło. Pomyliła się Rawa z Mławą. Rozumiem. Czyli uspokajamy, nie mamy przypadków zachorowań, nawet podejrzeń zachorowań. Broniewski pisał, jego pułk rozbili pod Rawą, nie pod Mławą, proszę Państwa. Kończąc już ten temat koronawirusa, jeszcze tylko pytanie, czy Mława otrzymała dodatkowe środki na ewentualną walkę z tą chorobą, jeżeli się okaże, że szpital też będzie musiał w jakiś sposób włączyć się w walkę z epidemią. Są pieniądze na to? Tak, otrzymaliśmy duże pieniądze na zakup środków ochrony osobistej. Dodatkowo otrzymaliśmy pieniądze na zakup dodatkowego respiratora do szpitala, także no... Placówka nie chciałbym mówić, że nam się to opłaci, ale coś zyskamy. Na to. Ale miejmy nadzieję, że się nie przyda do walki z koronawirusem. Mamy prawda? Nadzieję, że się nie przyda, ale respirator zostanie i będzie służył pacjentom na Ojomnie. Panie dyrektorze, bieżących rzeczy dużo ciekawych się dzieje w szpitalu, dużo zmian, które pan zapowiadał, gdy obejmował stanowisko dyrektora. Udało się w końcu wybrać zastępcę pana, zastępcę dyrektora. Trwało to kilka miesięcy, konkursy były dwukrotnie ogłaszane. Wiem, że trwają procedury takie ostateczne. Kto będzie pana zastępcą? Już jest prawie zakończony ten proces zatrudnienia zastępcy do spraw medycznych. Wystąpiłem do komisji konkursowej zgodnie z przepisami prawa o zaopiniowanie kandydatury doktora Tomasza Lejko na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw medycznych. Pan doktor zgodził się pracować u nas w Mławie. Jest to bardzo dobry, doświadczony kardiolog. Wielu z Państwa zna pana doktora Lejko. Pracował w kilku bardzo ważnych szpitalach. Pełnił wiele różnych funkcji, ale przede wszystkim, co najważniejsze, jest lekarzem, nie urzędnikiem. Czyli już pracuje pan doktor? Już pracuje, na razie pełni obowiązki zastępcy dyrektora, jednocześnie pełniąc zastępcy kierownika oddziału internistyczno-kardiologicznego. Ponieważ jak wiadomo, zdecydowałem się rozwiązać umowę z dotychczasowym koordynatorem oddziału. I byłem dyrektorem szpitala, panem Leszkiem Białopłockim. No cóż, nie układała nam się współpraca. Powiem tylko tyle, że zrobiłem to w trosce o dobro pacjenta. Chciałbym nie komentować. Trwa postępowanie zewnętrznych służb w tej sprawie, także nie będę komentował dalej tego tematu. Dobrze, wypowiedzenie umowy nastąpiło ze skutkiem natychmiastowym? Czy doktor Białopłocki jeszcze przyjmuje pacjentów? Nie. Wypowiedzenie umowy nastąpiło w trybie ustawowym z okresem 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ale musiałem zwolnić doktora z obowiązku świadczenia pracy ze względu na
na sprawy formalne i toczące się postępowań. Kardiolog jest, doktor Lejko przejął obowiązki lekarza. Tak, doktor Lejko przejął obowiązki koordynatora oddziału. Na oddziale jest sporo pacjentów. Tak jak mówiliśmy na początku, jest okres wzmożonych zachorowań. Mamy pełny oddział. Nawet musimy się zastanawiać, czy nie pożyczyć z innego oddziału wolnych sal dla pacjentów, gdzie powinniśmy tych pacjentów obsługiwać. Będziemy obsługiwać wszystkich pacjentów, którzy się będą zgłaszać. Po pierwsze, przede wszystkim dlatego, że ci pacjenci potrzebują właściwej opieki, a po drugie, no cóż, no to jest związane z finansami. Narodowy Fundusz Zdrowia, z uporem maniaka powtarzam, nie rozdaje pieniędzy, tylko płaci za wykonane świadczenia. Więc żeby dostać więcej pieniędzy, musimy wykonywać świadczenia. Tutaj też mamy pewien drobny sukces. Ubiegły rok zakończyliśmy w miarę dobrym wykonaniem kontraktu. Nie jest jeszcze to w pełni zadowalające. Wolałbym, żeby to było więcej. Natomiast strata z roku 2018 w wysokości ponad 750 tysięcy złotych została zmniejszona za rok 2019 w liczbach porównywalnych do kwoty 250 tysięcy. Czas nam się kończy, ale wspomnijmy jeszcze o nowych specjalistach, nie tylko nowy kardiolog, ale również nowy chirurg-onkolog. Lekarz bardzo potrzebny, bardzo poszukiwany i to, co mi pan przekazał przed rozmową, można się do niego dostać, mówiąc kolokwialnie, z ulicy. Zapraszamy w każdą środę. Nie ma kolejek, natomiast są pacjenci, którzy potrzebują pomocy lekarza onkologa. No ja bym chciał jeszcze oprócz tego nowego lekarza nawiązać jakieś kontakty z ośrodkami onkologicznymi, żeby leczenie pacjentów miało dalszy ciąg taki bezproblemowy, żeby nie musieli gdzieś tam jeździć i szukać sami sobie dalszego ciągu leczenia, tylko żeby dostawali od nas wskazania, ale to tak na niedaleką przyszłość. Ten pierwszy krok został już wykonany, tak? I będzie ten kontakt z onkologiem. Tak, ten kontakt jest praktycznie w naszym szpitalu nieograniczony. Zapraszamy Państwa, dopóki nie ma kolejek. Jeszcze jedną rzecz chciałam zapytać. Poradnia diabetologiczna działa od kilku miesięcy. Tutaj też pacjentów nie brakuje. Pacjentów nie brakuje, choroby... I termin oczekiwania się wydłużył znacznie. No, tego się spodziewaliśmy. Termin oczekiwania musiał się wydłużyć. Tak jak wydłuży się pewnie termin oczekiwania na wizytę u lekarza onkologa, czy do drobnych zabiegów chirurgii onkologicznej. Te zabiegi wykonujemy u nas na miejscu. Natomiast cóż, będziemy podejmować dalsze działania, żeby służyć naszym pacjentom. Pacjentów nie ubywa. Nasi pacjenci do tej pory szukali pomocy gdzieś poza Mławą. U nas poprawia się jakość świadczeń i będzie się nadal poprawiać, także na pewno będzie lepiej. To proszę jeszcze powiedzieć krótko, jak wygląda sytuacja na SOR-ze. Wiemy, że to jest akurat ten oddział, który wywoływał u pacjentów największe niezadowolenie i był najbardziej krytykowany. Pan też deklarował, gdy obejmował stanowisko dyrektora, że będzie to priorytet, żeby tę sytuację poprawić. Udało się, czy nie jest tak łatwo? To był i jest priorytet, ponieważ tak jak mówiłem, szpitalny oddział ratunkowy, jak również nocna pomoc lekarska, to są te obszary, które tworzą wizerunek szpitala. To jest szpitalny oddział ratunkowy przez cały rok był poddawany monitoringowi działania. Wyciągaliśmy wnioski, zatrudnialiśmy, no, można powiedzieć, kilkunastu lekarzy. Nie wszyscy się sprawdzili. Już mamy wybraną pewną grupę lekarzy, na których możemy liczyć i którzy zawsze są gotowi przyjmować pacjentów. Ja myślę, że to ten proces będzie procesem ciągłym. On się nigdy nie skończy, bo nawet jeżeli już będzie dobrze, to będziemy chcieli, żeby było bardzo dobrze. A jeżeli będzie bardzo dobrze, to będziemy dążyć do doskonałości i to nie powinno się nigdy skończyć. Czyli poprawiło się na SOR-ze, pana zdaniem, podsumowując? To ocenią pacjenci, panie redaktor. Ja
Ja jestem od roboty, a nie od oceny swojej pracy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dyrektor szpitala w Mławie, pan Waldemar Rybak. Dziękuję. Dziękuję państwu. Do usłyszenia, Urszula Adamczyk. Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Radio 7.